Witajcie. Pewnie nie spodziewacie się dzisiaj tego spotkania, ale też nie spodziewaliście się tego, że we wtorek będziemy mieć problemy techniczne. Więc to jest takie spotkanie, które miało być we wtorek, a dzisiaj nadrabiamy, żeby nie było przerwy w nadawaniu. Mam nadzieję, że siedzicie wygodnie i że ja właśnie przerywam wam jakąś strasznie nudną pracę, a w zasięgu ręki jest dobra kawa. Wracamy do naszych cotygodniowych spotkań w ramach vloga O gustach się dyskutuje. W nowej rozbudowanej formule, ja jeszcze przez chwilę będę mówiła, że to jest nowa formuła, a potem już po prostu będziemy za każdym razem zaczynać od kolejnych tematów, ale takiej formule, która ma już swoją agendę, gdzie nie mamy tylko jednego tematu, ale w ciągu jednego spotkania mówimy o kilku rzeczach. I dzisiaj będziemy mówić o zaufaniu, bo tydzień temu mówiliśmy o zaufaniu w tym kontekście zaufania waszego jako miłośników sztuki, kolekcjonerów, klientów galerii domów aukcyjnych, a dzisiaj chciałabym porozmawiać o waszym zaufaniu, ale do samego siebie, do swojego gustu, do swoich wyborów. Po drugie będziemy mówić dzisiaj o odwiedzaniu wystaw i galerii i galerii muzeów, natomiast nie w kontekście, że warto, że należy, tylko w kontekście narzędziowym, takiego rozpatrywania, to potraktujemy to jako jedno z narzędzi w naszym przyborniku. Co nam, miłośnikom sztuki, wprost w taki, jako właśnie, jako konkretne na umiejętność, przynosi chodzenie do galerii, do muzeów. Po trzecie, polecę wam jedną fajną wystawę. Po czwarte, coś dobrego do posłuchania. To będzie pierwsza sytuacja, w której we vlogu pojawia się rekomendacja do podcastu. A na koniec, albo jakoś tak w tej sekcji edukacyjnej bardziej, porozmawiamy sobie o tym, co warto czytać, ale wyjątkowo tym razem nie będę rekomendowała książki, a zrobiłam dla was prasówkę. Zacznijmy więc. Zaufanie. Zaufanie do samego siebie w kontekście bycia w sztuce. Zaufanie do tego, że potrafię decydować o swoich upodobaniach estetycznych. Mamy z tym w Polsce ogromny problem. Ja się zorientowałam po raz pierwszy, że ten problem jest tak duży, kiedy jedna z moich przemiłych skądinąd klientek przyszła i zapytała się: Pani Agnieszko, co ma mi się podobać? Nie ukrywam, że trochę zgłupiałam, ale to było nieudolne, bo my bardzo często też nie potrafimy sformułować tych zapytań. Nieudolna prośba o to, żebym pomogła jej odnaleźć jej własne preferencje estetyczne, co zresztą się udało. Inna sytuacja, kiedy przyszła do mnie klientka po zakupie pracy, zresztą świetnego obrazu, i pyta się: Pani Agnieszko, co ja mam zrobić, kiedy ktoś powie, że to jest kicz? Nie zapytała, czy to jest kicz, ale zapytała, co ma zrobić, gdyby ktoś jej to zarzucił. I to jest nasz drugi problem. Poza tym, że nie bardzo wiemy, jakie mamy preferencje estetyczne i gdzie jest ten nasz gust, to też ogromnie obawiamy się opinii innych, rodziny, znajomych, kolegów z pracy. Boimy się, że ktoś powie, że nie mamy gustu, że ktoś powie, że to dzieło jest albo brzydkie, tak trywialnie mówiąc, albo wulgarne, albo jeszcze gorzej, że na przykład kiedy wybieramy i podoba nam się twórczość abstrakcyjna, to ktoś przyjdzie i zapyta, co to dzieło przedstawia, co artysta miał na myśli, a my na przykład nie będziemy potrafić udzielić odpowiedzi, ponieważ nie interesowało nas, na szczęście, co artysta miał na myśli, co dzieło przedstawia, tylko chłonęliśmy tę propozycję estetyczną, chłonęliśmy ten obraz takim, jakim on jest i delektowaliśmy się tym na przestrzeni bardziej emocjonalnej, takiej somatycznej, a nie zastanawiając się narracyjnie, o czym obraz jest. I teraz, jeżeli chodzi o gust, to nikt się z gustem nie rodzi. To nie jest tak, że gust spada też na nas jak manna z nieba. Gust jest wypadkową tego, co chłoniemy przez całe życie.
Oczywiście bardzo silnie działa na nas to, z czym się spotykaliśmy w dzieciństwie czy w latach młodości. Bardzo często otoczenie na nas wpływa. I stąd też łatwiej jest osobom, które wychowywały się w domach, w których były, czy też w domach, w których trywialnie były książki, takim osobom łatwiej jest wchodzić w świat sztuki. Nie oznacza to jednak, że dla osób, które takiego backgroundu domowego nie mają, ten świat sztuki jest zamknięty. Przeciwnie, choć ta ścieżka może być na początku nieco trudniejsza, to być może nawet potem będzie dużo bardziej satysfakcjonująca. Trzeba pamiętać, i może my tego nie lubimy wiedzieć, ale trzeba pamiętać, że w okresie międzywojennym prawie 80% Polaków wywodziło się czy było w klasie chłopskiej. Większość z nas nie ma za sobą rodziny z wyższym wykształceniem w drugim, trzecim, czwartym, piątym pokoleniu. Moi rodzice mieli wyższe wykształcenie. Moja babcia podpisywała się trzema krzyżykami. I ja o tym mówię w pełni świadomie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że my na różnym poziomie trudności przedzieramy się do kultury. Ważne jest, żeby tą ścieżką iść. I też gust jest trochę jak kondycja fizyczna. Jak nie ćwiczymy, kondycji nie mamy. Jak ćwiczymy, to ta kondycja po prostu się wyrabia. Tak samo wyrabia się nasz gust estetyczny. On nie dotyczy tylko sztuki, on dotyczy także wnętrza, to w czym się otaczamy w domu, jak urządzamy swoje mieszkania. On dotyczy też, i to może dla wielu osób być na przykład dobra informacja, tego jak się ubieramy. Jeżeli się ubieramy gustownie, będzie nam zdecydowanie łatwiej też dokonywać wyborów w świecie sztuki. I kolejna rzecz, też na przykład nie tylko jak mieszkamy w sensie naszego wewnętrznego, ale też gdzie chcemy mieszkać, jaka architektura, jaka estetyka nas otacza, jaka fotografia nam się podoba. To jest bardzo dużo czynników, to jest zbiór takiej naszej, nazwałabym to kompetencji estetycznej. Sztuka nie jest tam samotna. Nie jest tak, że mamy gust do strojów i do wystroju wnętrza, a do sztuki mieć nie będziemy. Są po prostu naczynia połączone. Natomiast, żeby to się udało, żeby ten gust nam faktycznie się wyrabiał, to musimy sobie dać szansę. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, że to, w jaki sposób działają dzieła sztuki na żywo, to nigdy nie będzie to samo, co przez komputer. Przez komputer oglądamy to jakoś. No po pierwsze, te reprodukcje są małe, nie do końca sobie wyobrażamy format, nie wyobrażamy sobie do końca faktury, tego w jaki sposób obraz żyje w świetle. Wiele, wiele rzeczy takich od strony obrazu, ale też patrząc na reprodukcje w internecie czy nawet w książce, my niewiele dowiadujemy się o sobie. To obcowanie ze sztuką na żywo to jest przede wszystkim informacja o nas. Ja bardzo często słyszę od swoich klientów, a też pamiętam swoje prywatne historie, kiedy na przykład ludzie mówią, reagowałem na tą twórczość dreszczami. Włoski mi się podniosły na ręku. Nie wiem, bolała mnie głowa, było to tak silną reakcją, byłem na wystawie jakiejś i potem wyszedłem z bólem głowy. Tak, my odbieramy sztukę fizycznie. I ten fizyczny odbiór jest elementem naszej relacji ze sztuką, elementem, który nie funkcjonuje poprzez ekran komputera. A poza tym też my się dowiadując o sobie wielu rzeczy wobec sztuki, czynimy sami siebie coraz śmielszymi. Wychodzimy w coraz trudniejsze rejony estetyczne. Dowiadujemy się też na przykład, że coś, co nam się podobało w pierwszym oglądzie, w takim pierwszym porywie, nie wytrzymuje próby czasu. Jeden z moich klientów bardzo ładnie nazwał, że kupił jakiś obraz, sam dokonał wyboru i dziwi się, bo po 6 miesiącach ten obraz mu się zużył estetycznie, zużył mu się wizualnie. I to też jest pewnego rodzaju informacja. To jest trochę tak jak z czekoladkami w cukierni. Bardzo często, kiedy wchodzimy
No, chcielibyśmy kupić wszystkie pralinki. Ale kiedy zjemy piątą, to już nam trochę mdło. I trochę też jest tak ze sztuką, która jest zbyt jednoznaczna, zbyt dosłowna, zbyt kolorowa, zbyt wyrazista, taka, gdzie nie ma przestrzeni na naszą emocję, na naszą interpretację. Ja mówię, że my się musimy jako widzowie, jako odbiorcy gdzieś zmieścić w tym dziele sztuki. I to są takie rzeczy, do których każdy z nas dochodzi sam. Można też grupowo, w tym sensie, że sztuka jest fantastycznym, bycie w sztuce fantastycznym hobby do przeżywania z najbliższym przyjacielem, z żoną, czy jest też fantastycznym pomostem pomiędzy rodzicami a nastoletnimi, dorastającymi dziećmi. Natomiast, żeby to wszystko działało, żebyśmy my się o sobie wobec sztuki tego wszystkiego dowiedzieli, to my musimy tej sztuce dać szansę. I dlatego przechodzę teraz do drugiego punktu naszego dzisiejszego programu, czyli do odpowiedzi na pytanie, po co my w ogóle chodzimy do galerii i do muzeów. Oczywiście chodzimy tam po to, żeby poznawać twórczość artystów, żeby delektować się pięknem, żeby być na topie, bo też są niektóre wystawy modne i warto pokazać na Instagramie, że się było na Szagalu, albo na Witkacym, albo tym bardziej na Łempickiej. I ja nie mówię tego z przekąsem, bo też mam świadomość tego, że jeżeli nasz świat internetowo-social mediowy w tej chwili jest tak skonstruowany, że pokazujemy swojego kota, swoje wieczory zaręczynowe, swoje kolacje z przyjaciółmi, drinki i wyjazdy na egzotyczne i nieegzotyczne wakacje, to tym bardziej godną do pochwały jest kwestia pokazywania siebie w galerii, w muzeum, w obcowaniu ze sztuką. Dlatego, że poza tym, że my się takimi rzeczami chwalimy, to my też kształtujemy opinie innych osób. My stajemy się też wzorem. Więc bardzo chciałabym, żeby poza drinkami było jeszcze na tych storiesach dużo obrazów i uważam, że to jest bardzo w porządku. Natomiast my chodzimy do galerii i do muzeów jeszcze z jednego konkretnego bardzo powodu. Mianowicie właśnie po to, żeby kształtować swój gust i żeby dowiadywać się więcej o sobie względem sztuki. Jeżeli idziecie na wystawę, to po cichu w głowie zadawajcie sobie pytania, czy to mi się podoba, dlaczego mi się to podoba, czemu ten obraz podoba mi się bardzo, a ten drugi nie, na jakie kolory jestem wrażliwy. Czy jestem tą osobą, która bardziej odbiera kolor, czy bardziej jest wrażliwa na bryłę, czyli na przykład w malarstwie będzie bardziej uwrażliwiona na rysunek. Czy co w ogóle myślę wobec sztuki? Jak taka. Teraz zalecane są bardzo często medytacje. Ja też proponuję medytować, to oczywiście nie jest dokładna ze sztuką, w tym sensie, żebyście sobie obserwowali swoje myśli, które wam się rodzą w obliczu oglądania jakiegoś obrazu czy rzeźby. To mogą być myśli kompletnie absurdalne, ale dajcie sobie tą przestrzeń, żeby odpłynąć. To jest niesamowicie kojące i niesamowicie nas buduje, ale też jest wskazówką, że jeżeli nic takiego się nie dzieje, to może ta sztuka, na którą patrzę, jest słaba. Albo jeżeli nic takiego się nie dzieje, to może ta sztuka, na którą patrzę, jest nie dla mnie, nie moja. Nie odbieram, a inną będę odbierać. Czyli chodzimy po to do galerii, do muzeów, żeby nauczyć się oglądać sztukę. Ja jestem zdania, że umiejętność czytania obrazów jest taką samą kompetencją, jak umiejętność czytania tekstu. I mimo tego, że obrazy otaczają nas w dzisiejszych czasach wszędzie, że jakby jesteśmy w świecie wypełnionym obrazami, to z drugiej strony mam poczucie, że chorujemy na wtórny wizualny analfabetyzm. Nie umiemy czytać obrazów. Po to idziemy do galerii, do muzeum, żeby się tej umiejętności lektury wizualnej nauczyć. I
Stąd też moja rekomendacja, żeby chodzić do galerii i do muzeów bez powodu, bo my najczęściej idziemy na konkretną wystawę, a warto jest przeramować w ogóle tą koncepcję. Nie idę obejrzeć obrazów artystki Y, nie idę obejrzeć wystawy X. Idę dziś do Muzeum Narodowego w Warszawie. We wtorki, ja wiem, większość z nas pracuje, ale też teraz coraz więcej tę pracę możemy sobie pokładać elastycznie. We wtorki wejście do Muzeum Narodowego w Warszawie, a też myślę, że większość muzeów większych w Polsce jest darmowa. I po prostu się, mówiąc dosadnie, szlajam. Chodźcie poszlajać się po muzeach. Bądźcie takim flanauerem, takim oglądaczem. Wtedy najwięcej dowiecie się o sobie wobec sztuki i wtedy dużo łatwiej będzie Wam tą sztukę kupować, kolekcjonować, ale też inwestować w sztukę, ponieważ będziemy tu często jeszcze mówić o inwestycjach. Jedna z takich obaw, obiekcji osób, które przychodzą z myślą, że chciałyby zainwestować w sztukę, to jest taka, że oni będą musieli kupić coś, co im się nie podoba. A to by oznaczało, że po pierwsze, że dobra droga, opłacalna inwestycyjnie sztuka jest w pewnym sposób brzydka, nieprawda? A po drugie, że z założenia będzie to sztuka na takim, nie wiem, poziomie estetycznego wysublimowania, że my na pewno nie będziemy chcieli delektować się czymś, co jest dobrą inwestycją, że to są dwa jakby podzbiory. A prawda jest taka, że i artystów, i dzieł sztuki jest tak wiele, że możemy inwestować w rzeczy, które nam się podobają i to podobają bardzo, pod warunkiem wszakże, że będziemy naprawdę wiedzieć, co nam się podoba. I to jest ten element narzędziownika, miłośnika sztuki i kolekcjonera. Bycie w galeriach, bycie w muzeach po to, żeby dowiadywać się o sobie i żeby ćwiczyć gust. Oczywiście nie tylko na żywo, ale także w lekturze. I często jestem pytana o to, co ja czytam, co ja bym zarekomendowała do czytania, nie książkowo, tylko prasowo, czyli tak bieżąco, jeżeli chodzi o lektury dla miłośników sztuki, dla kolekcjonerów, dla inwestorów. Z jednej strony, skąd czerpać wiedzę, ale też po co sięgać w kierunku jakiegoś czytania tekstów krytycznych, interpretacji, także podpowiedzi, co jest dobre, co jest niedobre, co jest na topie. To jest słuszne, żeby sięgać po tego typu lektury. I muszę powiedzieć, że dziś w Polsce cholernie trudne. Bo pytanie dotyczy zazwyczaj papieru. Jeżeli chodzi o internet, to tutaj rozmawiamy o tym, to w trochę innej sekcji. Natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwa papierowe, mam tu na myśli miesięczniki, nieregularniki czy kwartalniki, to ten rynek wydawniczy w Polsce na przestrzeni ostatnich mniej więcej 10 lat skończył się drastycznie. Kiedy ja. I słowo świadomie mówię skończył, a nie skurczył, bo jeszcze 5 lat temu to może bym powiedziała, że skurczył. A kiedy ja byłam młodym krytykiem sztuki, miałam ogromny wybór nie tylko jeżeli chodzi o to, co czytać, ale także gdzie publikować. Dzięki czemu miałam możliwość publikowania w kwartalniku nieistniejącym już Exit. Przez 5 lat byłam pracownikiem etatowym miesięcznika Art and Business, który już nie istnieje. Pisałam w Modern Arcie, w Antykach, w Gazecie Antykwarycznej, w Sztuce.pl. Kiedyś nawet opublikowałam artykuł w Arteonie. To już są wszystko tytuły historyczne. Dziś musimy szukać tych miejsc w papierze, które nam o sztuce opowiedzą. Stąd też tę prasówkę podzieliłam na dwie części. Dziś mam dla Was pierwsze trzy podpowiedzi, po co sięgać. Za tydzień będzie też ich kilka i niekoniecznie będą to rzeczy oczywiste. Chciałabym zacząć od wydawnictwa, które podsunęła mi jedna z rekomendowanych już tutaj kobiet instagramowych, która interesuje się sztuką. Marianna, bardzo Ci za to dziękuję. Art Monitor. Art Monitor, który wyszedł kilka miesięcy temu. I jest
Prawdopodobnie będzie rocznikiem, zobaczymy. Może częściej. Art monitor, który zawiera 170 stron i co ważne, dziś nie można go już kupić w papierze, ale ciągle jest do pobrania w PDF-ie. To jest periodyk, który w sposób fantastyczny łączy sztukę 80% zawartości z fajnie opisanym lifestylem. To jest coś, co kiedy zaczynałam pracę w 2001 roku w miesięczniku Art and Business, starała się wprowadzić wtedy jako rewolucję. Małgorzata Daniszewska, ówczesna redaktor naczelna Art and Business, od której zresztą bardzo dużo się nauczyłam jako dziennikarz, jako krytyk, to były czasy, w których w piśmie o sztuce nie pisało się o fotografii, nie pisało się o architekturze, nie pisało się o modzie w ogóle. I tego typu teksty to było jakieś absolutne dla wielu naszych czytelników obrazoburstwo. Teraz nie sposób inaczej adresować się do świadomego odbiorcy, ponieważ bycie w sztuce to bycie w estetyce, a nasza estetyka to jest i muzyka, i teatr, i to, jak urządzamy wnętrza, i to, jak wyglądają flakony naszych perfum. Jesteśmy bardzo bliscy designu, to wszystko się jedno z drugim łączy i to wszystko tutaj znajdziecie. To jest pismo nieco przewrotne, jak na topie jest teraz Tamara Łempicka, to oni na łamach piszą o jej siostrze, o Adriannie Górskiej, wybitnej architektce wnętrz, jak tutaj teksty dotyczące designu, to też są to takie nieoczywiste wskazania. Jest dużo rekomendacji do podcastów, jest kilka fantastycznych omówień wystaw, są świetne wywiady, wywiady, które pokazują takie mądre mariaże sztuki i biznesu. To też jest bardzo dobra wskazówka. Jest też cała sekcja na takim bardziej offsetowym papierze, która się nazywa właśnie monitor. I tutaj są takie ankiety, wywiady prezentujące twórczość młodych artystów rokujących, ale nie tylko z Polski. To jest zresztą w ogóle fajna sekcja, ponieważ poza Polakami jest tutaj trochę Azjatów, ale też sporo ciekawych artystów o polskich korzeniach. A pytania są też różne i są też pytania o relacje z krajem rodzinnym, więc warto poczytać też, jak na pewne rzeczy patrzą inni. Jest świetny wywiad absolutnie z Filipem Garnerem do 2016 roku, jednym z najbardziej uznanych marszandów domu aukcyjnego Christie's. I to wcale nie jest wywiad o inwestycji. To są przede wszystkim opowieści o wyborach estetycznych i w ogóle o byciu w tej branży. Ja bym się mogła tutaj bardzo długo zachwycać pismem, bo naprawdę czyta je się świetnie. Jest też przypomnienie historyczne Teresy Pongowskiej w obszarze, jakby w wywiadzie, bo to jakby. To pismo jest zbudowane poprzez wiele wywiadów, poprzez wiele żywych opowieści, w opowieści syna Teresy Pongowskiej. Jest też absolutnie ciekawy wywiad z dziewczyną, która z Agnieszką Fąferek, która otworzyła galerię prezentującą sztukę Europy Środkowo-Wschodniej w Mediolanie, więc pokazuje, że i tak można. No, jakby więcej, za dużo czasu już nad tym spędziłam, polecam. Art Monitor, jeżeli gdzieś dorwiecie zapomniany przez Boga i ludzi Empik, to może jeszcze będzie na półce, a jak nie, to do pobrania w PDF-ie. Druga giperiodyk to jest regularny nieregularnik. No to jest na 6 tygodni. Myślę, że jeżeli nie znacie tego wydawnictwa, to naprawdę bardzo warto po nie sięgnąć. Ja mam całe roczniki. Ja jeszcze pamiętam i mam w swoich zbiorach takie pierwsze cieniusieńkie notesy na 6 tygodni, wydawane jeszcze w taki bardzo właśnie notatnikowy sposób, to znaczy były jeszcze grzbiety spajane taką sprężynką. To wydawnictwo Fundacji Benzwymiana pod przewodem od zawsze Bogny Świątkowskiej. Wydawnictwo, które możecie otrzymać bezpłatnie
polując, i to jest słowo nie bez znaczenia, naprawdę polując, w najlepszych galeriach i muzeach, gdzie ono jest wyłożone. Nakład nie jest w tym obszarze oszałamiający, więc naprawdę są to intensywne polowania. No to jest, wychodzi właśnie na 6 tygodni, więc on ma taką nieregularną datowalność. I jest miksem rekomendacji wystaw, tego znajdziecie tutaj najwięcej, rekomendacji wystaw rekomendowanych przez wybitnych polskich kuratorów i krytyków sztuki, którzy są pytani o swoje wskazania, to też niezwykle cenne. W każdym od jakiegoś czasu, bo jakby no to jest też ewoluuje przez chyba już 2 dekady, ale będziecie mieć też tutaj zawsze pewne naukową kwintesencję jakiegoś problemu i na przykład w bieżącym numerze, który swoje trwanie ma do końca września, znajdziecie raport dotyczący badania uczniów i tego, jak oni postrzegają swoje bycie w internecie, bycie przed ekranem, ale też czego się w tym internecie obawiają i z czym się w tym internecie spotkali. To jest raport uczniów, czyli nastolatków. To są ludzie, którzy urządzą nam świat już za 5-8 lat. Warto wiedzieć, jak patrzą na pewne rzeczy. Znajdziemy tutaj też coś, co się nazywa nowy wyraz i jest kontynuacją, taką myślą intelektualną, kontynuacją wydawanego kiedyś miesięcznika, czasopisma Nowy Wyraz, miesięcznik literacki młodych. W tym wypadku to jest za każdym razem kilka stron podróży leksykalnej. Tym razem dotyczy ta podróż architektury lat 90. i słownik został przygotowany przez autorkę książki, którą wy dobrze znacie, dlatego że ja ją już w swoim vlogu rekomendowałam, autorką książki Jakby luksusowo o architekturze lat, polskiej architekturze lat 90. Znajdziecie tu też kilka wywiadów, czasami kilkanaście przedstawień problemowych, nie dotyczących tylko sztuk plastycznych, ale sztuki szeroko pojętej. Dla mnie najciekawszy akurat w tym wydaniu jest wywiad z twórczynią spektaklu Rotk. To nie jest Mark Rothko. Tutaj trzeba umiejętnie to przeczytać, ja nie umiem. Rothko, tak w zasadzie należałoby w szyku przestawnym przeczytać tytuł tej pracy. Wywiad z Anką Herbut na temat spektaklu teatralnego, który jest do obejrzenia po wznowieniu sezonu w Opolu i dotyczy nie tylko, wbrew pozorom, sztuki artysty, ale przede wszystkim konsumpcji sztuki jako takiej i nas wobec tej konsumpcji, więc jakoś się ładnie w ogóle zapętla względem początku naszej rozmowy o zaufaniu, ale tych wywiadów tutaj i prezentacji znajdziecie naprawdę dużo, też polecania lektur, jest zawsze aneks zwracający uwagę na kroje pisma, są do najlepszych, są zapraszani do budowy okładek najciekawsi, najlepsi polscy graficy, samo dobre. Tylko trzeba upolować, ale też można sobie dać szansę nie polować i po prostu troszkę zapłacić i zamawiać i dojdzie w czymś jakby prenumerata, czyli w dostawie wysyłkowej. I to są takie dwa periodyki, które są osadzone, co tu kryć, we współczesności. A ja dla przeciwwagi, choć może Was to trochę zaskoczy, a może nie, bo już kiedyś rekomendowałam we vlogu ten obecnie dwumiesięczny, chciałabym polecić Wam też spotkania z zabytkami. Wstyd się przyznać, ile lat jestem prenumeratorką, czy też stałą czytelniczką tego tytułu, bo ze 2 dekady, 3 dekady już prawie się zbiorą, bo ja zaczęłam czytać intensywnie pod koniec szkoły podstawowej. I mogę powiedzieć całkiem uczciwie, że ja się wychowałam trochę na spotkaniach z zabytkami. I spotkania z zabytkami to jest taki periodyk, który wbrew temu, co może się wydawać, wcale nie jest pisany trudnym językiem. Jest bardzo często wokandą, głosem muzealników, ludzi, którzy o sztuce i o zabytkach wiedzą najwięcej,
a rzadko kiedy poza katalogami wystaw czy katalogami zbiorów stałych mają i poza, powiedzmy, jakimiś bardzo wewnętrznymi periodykami typu, nie wiem, Rocznik Muzeum Narodowego czy Biuletyn Historyków Sztuki, rzadko kiedy mają się okazję wypowiedzieć na takiej wokandzie publicznej, a mają ogromną wiedzę, którą chcą się dzielić, więc to są świetne artykuły. W każdym numerze znajdziemy dużo poleceń wystaw. Ja wczoraj wybrałam się na jednodniowy urlop do Częstochowy, tylko dlatego właśnie, że w ostatnim numerze spotkań z zabytkami zaprezentowana została wystawa dotycząca fabryki dewocjonaliów Czyn z Częstochowy. Nie wiedziałabym o tej wystawie, więc spotkania z zabytkami pozwalają też trzymać rękę na pulsie bieżących wydarzeń i to zawsze jest, jakby nie jest tak, że to są tylko duże miasta. Po wielu dekadach współpracy z muzeami nie ma chyba periodyku, który by miał lepsze kontakty z takimi instytucjami w Polsce. Znajdziecie tutaj też sporo informacji, zawsze jakiś przynajmniej jeden duży artykuł o konserwacji. To może być dla miłośników szczególnie designu, ale nie tylko, ciekawa zawsze podpowiedź. No i zawsze początek to jest jakiś temat. W tym wypadku tematem były rekonstrukcje, może nie źle mówię, nie rekonstrukcje, renowacje wyróżnione w ubiegłym roku nagrodami ministerialnymi za właśnie najlepsze renowacje na Mazowszu. I dzięki temu mogliśmy się zapoznać z rzeźbą funeralną w różnych mniejszych mazowieckich miejscowości, z zabytkami klasztoru w Czerwińsku, z freskami Michała Anioła Paloniego z Wągrowa, ale też z domem Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Spotkania z zabytkami nie są tylko pismem dla ludzi, których interesuje przeszłość. To jest pismo dla miłośników sztuki, których jak najbardziej interesuje teraźniejszość. Dlatego bardzo serdecznie Wam polecam i w ramach polecajek jeszcze dwie na zakończenie, żeby to nie trwało godzinami. Po pierwsze, chciałam Was namówić na słuchanie podcastów. Myślę, że większości z Was już namawiać nie muszę, bo podcasty są bardzo modne i stają się coraz modniejsze. Ale przypuszczam, że być może słuchacie podcasty o tematyce rozwojowej, podcasty o tematyce biznesowej. Natomiast też wiem, że jest spora grono zwolenników podcastów o tematyce kryminalnej. Ale ja chciałabym Was namówić dzisiaj do słuchania rozmaitych podcastów związanych ze sztuką. Sztuką, plastyką, obrazami, rynkiem sztuki czy zabytkami. I to jest bardzo ogólna rekomendacja, więc już przechodzę do szczegółowej. Na początek chciałabym Wam zarekomendować Gablotki. Gablotki to podcast, któremu też towarzyszy blog, a z drugiej strony nie wiem, bo może jest tak, że blog, bo tego nie wiem, co było pierwsze. W jakimś sensie jest to zupełnie równoważne, bycie w gablotkach na słuchawkach i bycie w gablotkach na blogu. Zaglądanie do gablotek da Wam możliwość obcowania z pięknym głosem dziewczyny, która opowiada Wam o obrazach. Oczywiście nie tylko o obrazach, czasami rzeźbie, często odnosi się do bardzo konkretnych zbiorów muzealnych, powie Wam też, gdzie te piękne obrazy spotkać, przekaże Wam wiedzę na temat życia artystów, przekaże Wam też wiedzę o kolekcjonerach i robi to w sposób niezwykle inspirujący. Polecam Wam we wszystkich dobrych aplikacjach podcastowych, sięgnijcie po gablotki, to nie są zbyt długie spotkania, takie jak raz na dojazd do pracy albo powrót z pracy, niezwykle koją nerwy. To też szczególnie dla tych, którzy na chodzenie do muzeów i do galerii mają naprawdę mało czasu. Obcowanie z kimś, kto szepcze nam o sztuce do ucha,
jest zupełnie innego rodzaju doznaniem. Ja nawet jeżeli sama znam obrazy, o których snuta jest opowieść w gablotkach, to lubię te gablotki słuchać po to właśnie, żeby zanurzyć się w sztuce trochę inaczej. A na końcu zapraszam Was na wystawę. Tym razem jedziemy do Wrocławia, do Muzeum Architektury. Tego muzeum jakoś w rekomendacjach do tej pory nie było. Ja też muszę przyznać, że regularnie bywam tam od niedawna. Przez lata były to jakieś zupełnie incydentalne spotkania, natomiast ostatnio Muzeum Architektury kilkoma wybitnymi wystawami podbiło moje serce, w związku z czym kiedy tylko jestem we Wrocławiu, to idę tam w ciemno. A tym razem chciałabym Wam polecić wystawę, którą też nie bez powodu trzymam w ręku notes na 6 tygodni, bo to teraz zobaczymy sobie, jak notes działa, jak go można używać. Mianowicie to jest też wystawa rekomendowana przez Adama Przywarę. Wystawa prezentująca architekturę, ale przede wszystkim design, projekty mebli i meble fizycznie istniejące, które zaprojektował Hans Pelcik, jeden z najwybitniejszych międzywojennych modernistów związanych z Wrocławiem i z Berlinem. Artysta, który współtworzył wystawę światową, wystawę we Wrocławiu w latach międzywojennych. I choć nie zachowały się jego projekty w przeciwieństwie do Hali Ludowej Maxa Berga, to był odpowiedzialny, współodpowiedzialny za tą całą przestrzeń, którą znamy właśnie z tych pól wystawowych. Myślę, że dla Was to będzie w tej chwili przede wszystkim Pawilon Czterech Kopuł, czyli stosunkowo nowy oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale myślę, że znacie też te przestrzenie, stąd też Pelciga reklamować za specjalnie nie trzeba, ale ta jego działalność związana z projektowaniem wnętrz, z projektowaniem mebli jest mniej znana. I przyczyną tego, że w Muzeum Architektury została zaaranżowana taka właśnie wystawa, jest fakt, że to muzeum otrzymało w depozyt cały garnitur Gerów, właśnie przez Pelciga zaprojektowany. I te meble możemy oglądać na wystawie i robią naprawdę bardzo duże wrażenie. I teraz ja jestem gołosłowna, bo mówię Wam o wystawie, której jeszcze nie widzieliście, albo może mówię o tej, którą widzieliście. Jeżeli należycie do tej drugiej grupy, to będzie mi bardzo miło, jak się podzielicie swoimi refleksjami na ten temat. Podobnie jak napiszecie w komentarzach, co jeszcze czytacie o sztuce, jeżeli chodzi o prasówkę. Natomiast, żeby nie być gołosłownym w sensie tego oglądu, to ja obiecuję, że najdalej jutro na moim prywatnym profilu na Instagramie pojawi się relacja z wystawy w Muzeum Architektury z przynajmniej 10 zdjęciami. No nie, maksymalnie 10, a Instagram nie pozwala wrzucać więcej z tego mojego oglądania wrocławskiego. A Wam już dzisiaj za uwagę niezwykle wdzięczna jestem. Życzę Wam bardzo udanego popołudnia. Mam świadomość tego, że słuchacie mnie w różnych momentach, wcale nie wtedy, kiedy ja do Was mówię. I to też jest fantastyczne, bo to są media asynchroniczne. I też, no, jeżeli uważacie, że mówię z sensem, to polećcie to spotkanie każdej osobie, która jest z Wami zaprzyjaźniona, a z którą dzielicie pasję do sztuki, może tak. Dziękuję Wam bardzo.